Ja jestem zmęczony jak klacz po westernie. Moi drodzy, dzisiaj piąta audycja. Po dobranocce idę od razu spać i nie wstaję jutro do południa. Oj, dali mi dzisiaj tym konikiem. A jak tam u was, zmęczeni? Nie. No, takie konie to mogą biegać, słuchajcie, i do wieczora, małe rybaczki. No widzicie, kiedyś nie było tak łatwo na zabawy jak dzisiaj, że każdy się poprzytula, pobuja tutaj z narzeczoną, tak? Ze swoją dziewczyną, z żoną. Tylko jak wszyscy tańczyli takiego konika, a jeszcze ktoś z panów krzyknął: kapela, szybciej! No to wtedy, słuchajcie, przy takim koniku można było naprawdę się uchodzić, ale kiedyś ludzie mieli kondycję, bo cały dzień pracowali na podwórku, więc tak jak oni wcale się nie zmęczyli, a ja do tej pory nie mogę złapać oddechu. No właśnie, poczekajcie, moi tancerze, bo pięknie tańczyliście, więc mam dla was nagrody. Oczywiście zakładki z Filharmonii, kolorowe, wiosenne. Proszę bardzo. I jeszcze kredki, żebyście pięknie malowali wiosnę. Proszę bardzo, proszę bardzo. Duże brawa dla nich. Siadajcie, duże brawa. Moi kochani, dzisiaj chciałbym wam nie tylko opowiedzieć o muzyce kurpiowskiej, ale chciałbym opowiedzieć, gadunki, uwaga, popatrzcie na mnie, o muzyce, która, słuchajcie, może być grana w Łomży, w naszym regionie, a najlepiej, gdyby ją skomponowali, wymyślili osoby, które są w Łomży znane. Czy wy znacie jakichś znanych łomżyniaków? Ktoś, kogo zna cała Polska, na przykład? Kto to może być? No? Ale Lewandowski nie jest z Łomży. Ale słuchaj, no. A też nie jest z Łomży, słuchajcie. Nie, nie, on to w ogóle nie jest z Polski. Słuchajcie, ale chłopaki w jednej szkole powiedzieli mi, że w ŁKS-ie grał kiedyś Rafał Boguski, który gra teraz w Krakowi, prawda? I już jeździ po całej Europie i reprezentuje naszą Łomżę. To znany piłkarz. Ale słuchajcie, jeszcze wcześniej, przed nim, była bardzo znana pani, która wymyśliła piosenkę o Łomży. Znacie? Nazywała się Hanka Bielicka. Powiedzmy, Hanka Bielicka. Słuchajcie, słuchajcie, ona siedzi sobie teraz na ulicy Farnej, ma swoją ławeczkę, możecie koło niej usiąść, zrobić sobie zdjęcie. Uwielbiała wiosenne kapelusze z kwiatami. Oczywiście w centrum katolickim jest też konkurs imienia Hanki Bielickiej, gdzie przyjeżdżają młode takie osoby, trochę starsze od was, z całej Polski. Mówią piękne wiersze, śpiewają różne piosenki i wygrywają, słuchajcie, całą walizkę pieniędzy. Więc jeżeli będziecie chcieli, to musicie nauczyć się ładnie recytować albo ładnie śpiewać i wy może kiedyś też weźmiecie udział w takim konkursie. Uwaga, chłopaki, patrzymy wszyscy na mnie, ponieważ nasi muzycy zagrają teraz piosenkę o Łomży, którą właśnie śpiewała Hanka Bielicka. Posłuchajcie, może znacie.